Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z serii Bracia na gospodarstwie, jak widzicie jest ze mną Panda. Siemaneczko. I mamy lipiec, jak zwykle. Jesteśmy umówieni z kombajnistą, także ja wsiadam do 30, podczepiam przyczepę i jadę na pole już, bo kombajnista powinien przyjechać za chwilę, a ty sam możesz zamknąć stodołę przede wszystkim może, jak na razie, bo nas nie będzie w domu przez chwilę. Dobra, ale to tylko od tyłu, bo dobra, od przodu też właściwie. Okej, dobra, zapnę ci wtedy. To jadź. I wiesz, ja na przyczepie jadę. Dobra, to jadź. A żeś mi bramę zamknął, ktoś nie... Dobra, to ja wyjdę za... Otworzysz? No. Uważaj! No spokojnie. Dobra, ja już lepiej jedzie. Dobra. Proszę bardzo, jedzie kombajnista, dobre. Ja daję kienkowskę, żeby mnie nie rozjechał. O, ale idealnie siernisko jest, to tu sobie staniemy. Dobra, ja schodzę z tej przyczepy. Ale idzie! O kurde! Dobra, to już można światło zgasić. Przyjechał kombajnista. Dobry. Dobry. Witam dobry serdecznie. Dobry sąsiedzie, o widzę, że sąsiad tu wyzdrawia. Witam serdecznie. Szufla. Sąsiedzie, pojedziesz tam nam to pole, nie? Za sorgiem naszym. Ten owiec, tak? No. Dobra. I co, tutaj sypać na to przyczepę, tak? No ja tam pojadę 30, jak wykosisz poprzeczek i wjedziesz, to ten. Co tam na spokojnie, dobra. Nie? Dobra, to jest tak. Ale poszedł, nie? Jak dzik w kukurydze. Dobra, to ja mu podjadę. Ło, ale już muci, nie? Na sumę. Rurka. A nie, na sumę. Powinien się spytać kombajnista na sumę. Dobra, ja sobie przypalam Władkę. Mogę... Na nic innego nie mogę, bo mam tylko... Nie mam się szkary niestety do Wistuli, więc wiesz. Ja się śmieję. Chyba, że chcesz, to mogę zębami ci rozrobić, ale nie wiem, czy cię... Co ci tak czeka? Możesz zębami. Młody, bo ty miałeś prosować ogólnie, nie? No to daj. A 30 wtedy zjechać, nie? No to ja będę pojeżdżał 30 w ogóle, a ty będziesz prosował. Dobra. Chodź tu. Tak już się wjechałem na główną drogę, masz. No to nieźle, że się o kurde, ale byłem... Dobra, stój ty, BM-jarzu. Widać blondynka. BM-jarz pieprzony. Ale sąsiad na mnie kosi, nie? No, ale ty żeś mu tą 30 postawił, nie? A nie, dobra, jest dobrze w miarę. Bo tu tak się to pole kończy, dobra. Zobaczymy, ile to da. Przyjedzie tutaj, to się okaże. O, już słyszę Władka. O, leci strzała. Czerwona. Plus 5 do prędkości, nie? Człowieku, zaraz się zacznie palić, nie? Jak nic. Poczekaj chwilę, niech on objedzie dookoła i dopiero, nie? Nie, ja sobie rozłożę. Tak, żeby też jeszcze ci nie walił w kabinę, nie? W maskę, bo to potem trzeba będzie dmuchać. Tam wiesz, 6 na godzinę, bo tu zawsze trochę lepsza suma. A, dobra. Jojo, bracie. Myślałem, że pracujesz. Ale tak, okay. Wiesz, 6 na godzinę, coś koło tego. Nie, się ja poczekam. Niech sobie tam ten... Ciekawe, jak on pojedzie, no, czy naokoło. No. 30 trzeba nie gąbeczkę albo wiaderko i chociaż chlusnąć, bo to tak... Oj, no, serio, już się wyprzynało. Władek z prasą jeszcze czysty. Znaczy prasa bardziej, Władek w sumie ale jeszcze... też ładnie wygląda. No nie, jest źle, nie. Ale tam się długo manewruje. A jak nasz łubinek? Byłeś zobaczyć? Nie byłem. To ja idę. Kurde, ten sąsiad tak jakoś tą plandekę nie ma. On tu jeszcze jakoś specjalnie naciągał tą plandekę, czy co? Starnice jakieś tutaj po łubinie.
Ja nie wiem, jak on ten piątek ułożył. No ładnie, ładnie. Myślę, że coś z tego będzie. No pierwszy rok, nie? W gospodarstwie. Łubin. Dobrze, bo nie trzeba azotu, nie potrzebuje tak bardzo. Nie, no właśnie. Właściwie to nie potrzebuje w ogóle. O, jedzie dookoła. Ale wiesz, zawsze trenie zaszkodzi sypie. Ja jadę zobaczyć i się spytam, czy jak tam u niego, jak tam sypi u niego. A ty już prasujesz, czy co? No ja. A dogonisz go? Zanim go dogonisz, to wiesz. Nie, jak będę z nim, wiesz, jakby on będzie tak ze mną równo, to ja wtedy wyjdę do niego i się przejdę przez zboże i się go spytam. Jak to tam sypi. No, także widzowie, tak to Sosia przyjechał do nas kasić wistulką. Sąsiad kasi. Ty, a tak w ogóle te światła tu działają? W tej przyczepie? Działają. Sąsiad! No, co tam? Dobrze to sypie? No, prawie pewny zbiornik będzie. O kurde, to dojedziesz? Dojadę. Dobra. Hamulce działają. Wszystko działa, dobre. Elektronika nie jest zła, jeszcze nie spruchniała. No i zostałem sam, młody gdzieś tam pojechał. No, ale sąsiad już przyjechał, to będzie go słychać. Jak tam? Ile jest w zbiorniku? Ale pewny zbiornik. O, właśnie widzę. To na 400 już prawie, nie? No. Pewnie. Tak, pewien zbiornik. Kurde, to tyle samo co pchnicy naprawię. Trochę już widać. Ale suma też trochę lepsza niż pszenicy. Sąsiad ci powiem, że niby ten nowy deczko niższy, ale tak jakiś gęściejszy, bo słoma leci, a leci. Może być. Dobra. Podjedziesz? Podjadę, sąsiad. Nie uderzę? Nie, dobra. Ej, bo mi głowę zetnie. O Jezu. Kurde, na poprzeczniku mu kostkę. Sąsiad, poczekaj. O, widzę, że 30 ma kolizję z kabiną, tak jakby była. No ja. No ja. Szkoda. No ale wiesz, w sumie tak to rurą by mi łeb urwał, nie? Dawaj się z tym się schylić. I w łeb. A jak tam sąsiad, tylko topole czy jakieś jeszcze kosimy? Nie, na razie owiec, ale wiesz co, jeszcze byś ten. We wrześniu no. Przyjechał kosić mi sorgo raczej, nie? Soję, łubin. Kurde, sorgo, żeby to... Dobra, a ja będzie czas, jadę. No, dobra, jedź, bo czas goni, nie? Dobra. Ja, bo za godzinę to on i tak nie ma płacony. Zresztą ja nawet nie wiem właściwie. Jak on napłacony ten kombajnista, cały sąsiad. Stówkę mu damy i będzie dobrze chyba, co? No tam. Dwie stówy za ten łubin i gitara. Więcej na pewno nie dostanie. Tak, żeby on coś miał i my coś mieli. No. Jeszcze, no nie weźmie tego na raz chyba. Nie no, gdzie? Może? Ale będzie niepoobcinane, będzie gadał zara. to, na razie nic nie gadam, jest dobrze. A tu jeziorko. Ciekawe, czy jakieś ryby są tu wstawy, ciekawe. Idzie. I zobacz. Słyszę, Władka. Nie widać, żeby coś pływało. Siema. No siema. Kurde, bo tych szaki. No idzie ładnie. Ten ci powiem, że mógłbyś ten. Chociaż ja, bo będziesz mu za dupą jechał. No ta prasa, no, widzę, że tu za dużo w podajniku nie ma, to byś mógł szybciej jechać, ale... Za dupą potem pojedziesz, to będzie ci sypał maskę, nie? Dosyć gęsto jest. Gęsta, wiesz? Lekko się zapycha na podajniku. Mogę poprasować się tak w sumie? Wskoczę sobie. Ej. Nie, chcesz?
To ja. Przejedziemy się raz w kołko. Bo wezmiemy tę kostkę tu z poprzecznikiem. Trzeba nawinąć, bo on chyba tego i tak nie weźmie na nas. Dobra, widzimy na jakieś dziwka idą powoli. Ej, młody! No. Wiesz co? No. No, poszedł. Co? Chodź tu! Idę! Wydarłbym się, ale się... Nie wiem, czy by mikrofon w ogóle złapał. Młody! No. Wiesz co? Zostaw tą 30 z przyczepą, jak ona tam stoi. Ustaw ją tak w miarę wzdłuż poprzeciaka. Myślę, że tyle to się nawróci, bo on to na raz chyba nawet bierze. Ustaw wzdłuż poprzeciaka przyczepę, nie? I jedź 30 po dwukółka już, wiesz? Będzie zbierał nie, powoli. Nie bliżej? A, na dwukółkę zbierała. Dobra, to ja tak jakoś wstanę. No nawet wiem już jak. Stanę tu przy jeziorku. Ty, a ty do tej, do prasy możesz przyczepę podpiąć, nie? No, mogę, mogę. No to podepniesz przyczepę do prasy. Ale jak nie urok, to sraczka, nie? Taki zapierdziel żniwa. No, jeszcze może byśmy dzisiaj zaorali, nie? Albo obornik. A, no właśnie. A wapno na mnie przyjechało. Musimy wapno zamówić jeszcze, młody. Chyba, że tu blisko pojedziemy, tu blisko nas jest stacja wapniowa, nie może jedna przyczepa, pojedziemy sobie sami. Mówisz? No nie wiem, zobaczymy. No ale wiesz, jedna przyczepa to wątpię, że starczy, nie? No ale wiesz, żeby chociaż coś rozwalić. A gdzie stoi dwukółka? A jakbyśmy tej razy zamówili, no nie mówię, że całego, ale może promocja nie, no, by jakaś była. Całego... Ty, gdzie jest ten dwukółka? Nie, ty żeś ją... Ze zbożeń coś było. No, ona stoi w chlewie. Ale ze zbożem. To wysyp na ziemię, ja podgarnę potem turem. Nie, dobra. Albo tam do chlewa spróbuj, chyba że nie możesz, tam gdzie już jest wysypane, nie? Nie, właśnie się nie da, bo z tej dwukółki jest ciężko do chlewa. Co się dzieje, koniec? Wysypałeś się sam? Dobra. Wysypię przy wrotach. Dobra, sąsiad, to my tam się raz liczymy, jak to skosisz. Myślę, że tak ogólnie jak tam to skosisz, to 200 będzie dobrze, nie? No, no za ten to może jeszcze 100, no. Sąsiad. Albo ja flaszkę to... chociaż. No sąsiad, no... A flaszkę, sąsiad? Wistula, wiesz, może trochę gubi, no sąsiad. Nie oszukujmy, no, ale sąsiad, się. No. Za hektar ile bierzesz? Za hektar biorą... No, tukańcem za hektar mi biorą tysiaka. Tu masz 30 arów. Daj mu no to sąsiad. Dobra, to flaszkę wypiję kiedyś. W skrzynce jest browar, daj mu browara. I pizda. Albo poczekaj, ja mam we Władku browara, to ci zaraz dam. Dobra, a ja nie piję, bo po pracy dopiero, sąsiad. Dobra, masz wieczorem browca. Dobra, dzięki, i na następnym polu też ci dam browca i te 200 będziemy rozliczeni, nie? Ty, sąsiad, bo ty masz tą przyczepę, coś nie tak z tą przyczepą, powiem ci szczerze. Czemu? No bo ona ci sama jeździ, ja nie wiem, czy ona tak lubi, czy jak? Może trochę się toczy, bo wiesz, krzywa jest postawiona. Dobra, ja lecę, bo Władek na obrota, szkoda paliwa, na razie. Dzięki, no, sąsiad. No, nara, nara. Spoko, spoko. O Jezu, a ten czołgiem przyjechał, ja cię kręcę. Tego czołga to macie fajnego, nie? Bo ja sumsia za takie szkody, to normalnie nie wiem. Cały header pobity, masak. Dobra, trzymajcie się. Ale weź do prasy, podobnie przyczepa. Jeszcze nie. No jo, ale to poczekaj, nawinę się. Jak mi się nie chce tego zbierać. Co tam młody mówiłeś? Mówię, że nie chce mi się tego zbierać. No pracuj, pracuj. Pracuj, pracuj. A chcesz Władkiem zjechać? O, mogę. Jak chcesz coś pozbierać, to ja z wielkim chęcią zjadę Władkiem. Już się nawet poczepię tą przyczepę.
Masz. Dzięki. Kable, kablisko też jeszcze się nie da podpiąć, ale to ponieważ... No ja. Będę kable prowadzić w presie, ja. No wiesz, przyczepę... Jedziesz? Nie. Ja nie dało aż tak dużo tego osna, jak myślałem, że... A ile da? 2,5 tony. No to ja mówiłem, że 3 da. Ale usiadł. Ody! Cofnij! No i powoli jeden na godzinę wciągnij, na jedynce. Tak, żeby nie miał za dużo obrotów w kół. No i no, trochę szybciej. Nie, już mieli. No to tak musi iść. O! Stanął. Poczekaj, młody, ja popcham. Jeźdź. Dobra, dawaj, pchaj. O, coś tam idzie. Dawaj. O, dawaj. No. Jest, o, dobra, jest. Dobra, już idzie. Puść. A nie, jeszcze nie. Czekaj. A. No. Młody, jedziesz. Cool. Gazu. No, full. No nie puszczaj. Dobra, już idzie. Nie wciągniesz. Jeszcze, no. Jedź, młody, jedź. Nie wciągniesz. Dobra, młody, już teraz pójdzie. Już wciągnę teraz. O, kurde. Nie wciągniesz. Nie ma szans, nie wciągnie. Ale teraz zapiąłem dwóje, nie? No już się zapinaj trój, bo zmulisz go. No już zmuliłem na dwóje. Aj, młody. Ale drugą grupę biegów wrzuciłem. O, dobra, już dwóje teraz złapał przyczepność. Kurde, w stuk jeszcze wjechał. Ja. Dobrze, że się z tego jeszcze nie rozwalił sąsiadowi, nie? Dobrze, że się jeszcze z tyłu na kabinę nie wywalił. Tu się da pasy na tą kółkę normalnie, tak o? O, to o tyle dobrze chociaż. No, łatwiej się będzie zjeżdżało. No widzisz, ja dobrze mówiłem, żeby kółkę wziąć do wożenia belek. Ale sam się co chyba jakąś maszynę kupił. Czemu? Bo mi tak zcięło. Dobra, wysypiesz tą przyczepę sobie tam, jak będziesz chciał, nie? Bo ja nie ją postawię na gospie. A belek nie zbierasz? Znaczy, chcesz zbierać belki? Nie chcę, no jak muszę to pozbierać. Chodź mi pomóż chociaż. No dobra, idę. Dobra, presa będzie czyszczona, to ją na polu zostawię tutaj. Emo i belki wyjeżdżają. To przypnij pasami. Dobra, to już nie ma co więcej kłaść, tu trzeba chyba z tym jechać, wiesz? Dobra. To zjeżdżaj z tym. O kurde, co tu się dzieje? O, to młody pojedziesz Władkiem z kółką, a ja wysypię to zboże wtedy. Dobra. Akurat. O, i tak już dużo pozbieram. Dobra, to ja sobie tam. Ty tam jedź, a ja sobie jadę tutaj. Dobra, ja jadę. Dalej tą 30 słyszę.
Chodź młody, poukładasz słomę. Dobra. A ty co, będziesz rozwalał obornik? I co? No, no ja będę woził ten, nie? Ale musisz zrzucić tą słomę. No jo. O kurde. O Karolek, chyba przyjdzie. Napisałem SMS-a po... Ej, podaj, oddawaj to. Ale weź trochę bliżej mi pod... Dobra, jestem wciągnę słomę. Wciągniesz ją jakoś? Co ty będziesz robił? No, a będę wysypywał zboże, nie? I teraz cofasz się. I gdzie sypiesz to zboże? Tu na środku. Nie. A potem sipą się jeszcze zgarnia, nie? Nie, lepiej, ja. Wiaderkiem trochę i się... I będzie dobrze. Do garażu się sypie. A pokazałeś widzom, jak pięknie belki są ułożone. Na razie to chcę to zboże wysypać, wiesz? Żeby na gospę przyjechał. Łącz na 40 sekund. Nie, no niech na gospę. A zresztą jak nie będzie wiedział, to i na gospę przyjedzie. No łącz na 47. Napisałem. Nie, no, taki nasz adres? No. Ja myślałem, że a czemu na naszym domu jest tabliczka trójka? Co? No bo nie wymieniłem jej. A. Tu coś tu przyjechało chyba. Jak coś słyszę. Ej, jakieś iweko. Ej, weź odbierz wapną. O! Dobry dzień! No, witam, witam serdecznie. Wow. Ej, niech może wysypie obok, na tej łączce naszej, obok ziemniaków, co? Dobra, panie. No, panie, no, gdzie to wysypywać? Wycofać, co? Musisz wycofać. A gdzie panie, pokaż pan. Czekaj pan. Panie, pojedziesz za mną pan. Szybko od pana. Nie mogę. No, zaraz. No. Szybko ciągnik od pana, z panem podjadę. Pan jedziesz za mną. Dobra. Oj. To nic się panie. Nie stało. Ile pan ma promili w sobie? Za mną. Masz pan jakiś alkomat? Pan to ma w sobie, nie będę mówił co, jedź pan za mną. Dobra. Oś. Tylko żebyś go po ziemniakach nie jechał, nie? Jak uwożą. Nie, on tutaj lekko na beton będzie musiał wjechać, ale przejedzie, jakoś się przyciśnie. Jedynie troszkę tam kartofli przyhaczy. Dobra, i tu wysypię, o tutaj przy samej ulicy niech wysypie to.
No i gdzie panie? Weź panie, weź awaryjny włącz. No, ale gdzie panie mówię? No włącz awaryjny i no. Pani, który na ulicę wyjedź, jak nic nie będzie jechać. No weź pan, przepuść go. Dobra. No. I teraz, Ufa. Teraz kipuj, teraz kipuj. No, do tyłu, nie? Tu jest no, taki no, coś no. Do tyłu? To pan dawaj do tyłu. A, je, je. O, no to pięknie, panie. Do tyłu teraz pan, nie dawaj pan do przodu, tylko do tyłu jakimś. Albo do przodu, miał rację w sumie, do tyłu jaką miał. O, dobra, dziękuję. Tam rozliczenie nie. Później przyjdzie ten, fakturka, nie? Wysłać. Dobra, to fakturka przyjdzie. Kurka, Luka, debilu nie zbierz się aż tak. Dobra, najpiękniej. Z Bogiem? Z Bogiem, z Bogiem. Ojej. Szerokości tam. O Jezus. Na radyjku by była. Dobra, 26 minuta. Jedziemy jeszcze zbierać te belki? No możesz jechać. Tylko, że ja jeszcze nie mam rozładowane przyczepy. No to ja już po kołówkę, przyczepę wezmę. No ja. Już 30 pojadę z tą łyżką. To ja ci, ja ci to. No, żeś mi tego Władka tu ustawił? Weź idź tam zobacz, czy dobrze to wapno wysypał. No ja myślę, że ja. Ja stuk się cały rozwalił, nie? Serio? Nie, żartowałem. A. Ale się boję, że to się tak napnie, te belki. No to tak wiesz, układaj luźno, w miarę nie uciskaj ich, nie? Teraz to mówisz, że kiedyś połowę ucisłem. A ogólnie to miało iść na sprzedaż, ale dobra. Dobra, to reszta pójdzie. Wokółka niech jeszcze zostanie. No to w tamtym sezonie, nawet w następnym. Przesezonowana lepiej, wiesz, się rozwala. No dobra. Tylko, że wtedy ten ty układasz przyczepę. Bo ja układałem przyczepę i dwukółkę. Już nie mam zamiaru nic więcej układać. Przepraszam bardzo, ale pół kółki to ja jeszcze układałem. Tylko, że ty żeś pół... Tylko, że ja rozładowywuję wszystko. No dobra, no to rozładowywujesz, ale mówiłeś o układaniu w tym momencie, to wiesz. A ty, człowieku, bierzesz każdego zasłówka, nie? Nawet najmniejszy. No. A ty nie! Dzioby, rozdzielacze łanów. A sąsiedzie, mój drogi, ty żyjesz tam? Coś kombinuję chyba, mi się wydaje. Ale może mi się tylko wydaje, tak. Za jakiś sąsiad przyjechał. Ja co za... Ej, ogólnie to pole, co my chcemy wziąć u dzierżawę? To jakiś gościu dojcie uprawia XD. No, bo ja wiem, bo ja go znam, on filmiki na YouTube robi. I on właśnie mówił, że to pole będzie oddała w dzierżawę, bo on tutaj nie mieszka i to jest jedyne pole najdalej od gospodarstwa i że on się chce go pozbyć, bo mu niepotrzebny, bo on ma daleko na to gospodarstwo. Bo właściwie to jest... Największy rolnik w naszej okolicy, a on ma 25 km na to pole. I już nie układaj tej przyczepy, mówisz, że nie będziesz układał. No dać, nie będę układał stoku w ogóle, kurde. Dobra, to pójdzie na sprzedaż wtedy. A bo ci się też nie chce. Nie, bo faktycznie może to buchnie. Starczy tej sumy przede wszystkim. I tak mieliśmy to sprzedawać, a jeszcze kółkę i tak zwiedziliśmy. Po ile jest go? Nie wiem. Po pół? Ja po pół tysiąca litrów, to
To powinno starczyć. Zobaczmy. O, tu tak włożę w burtę. O, no, dobra. A gdzie chcę jechać? Ja jadę z tym sąsiadem pogadać. Czy da mi się karnąć? No, a ile by chciał tam za tą dzierżawę, nie? Czy, da, czy w ogóle nam da? Osiad. No witam, witam. Serdecznie. A co to za młody typek? Dobry. No, dobry. Dobry, co pan tutaj chce? A co, taty nie ma? Czy tam... Nie, tutaj na ten... Tutaj pracuje panie, wiesz pan, i nie wiem, co tam. A to nie, to ja do pana nie chcę. A dasz mi się pan karnąć? To nie, jak ja pana nie znam, to... Co ja mam jeszcze panu dać? Ale jako ja jestem dobrym znajomym z pana szefem. No? No, a jak pan, a jak szef, pan, szef ma na imię? Szef ma na imię Żuliś. Takie przezwisko. Jak? Żuliś, nie wiem, nie znam. Nie znam pana, mojego szefa z tej strony, więc to. A, to przepraszam, on ma na imię Henio. Ty, a, no to panie, a to coś panu się pomyliło, wiesz pan? A na drugie ma Henio. No chyba, no, a na pierwsze jak ma? Roman. Na pierwszy ma Ryszard. A nie Roman. Przepraszam. Panie, chyba pan osoby pomylił, wiesz pan? A jak ma? No Stasiek. O, Stasiek ma. Dobra panie, uciekaj pan, ja czasu nie mam, ja tutaj za robotę mi płacą, a nie za stanie i rozmawianie z kimś, panie. No człowieku, ale porządny. Tak na pewno. Co pan mówisz? O mój, panie został pan. Za godzinę masz i tak pewnie płacone. No ja mam. Ale panie, został pan. Panie, gdzie pan tyle siły zdobył? Panie, pomóc ci. Z podziałem pan. Nie. Z podziałem rozmawiałeś. Panie, został pan. Ja się znam z podziałem, wiesz? Z Mariuszem. Chcesz łeb? Daj mi się karnąć, albo dostaniesz po ryju. No, może byś ty zaraz nie dostał. Panie, uciekaj pan. No dobra. No. Do widzenia, z Bogiem. O, 7 stówek i jeszcze ocena środowiskowa, no nice. Myślałem, że uda mi się karnąć. Dobra. Nie dał. Mały. My już jesteśmy 30 na gospie, także tym pięknym akcentem kończymy sobie ten odcinek, która to minuta 32. Także co? Do następnego... zapraszam również Dolkesa na kanał, czyli naszego pięknego sąsiada, jak i pracownika, pana Staśka. I na naszego wspólnego Discordzika. Także co, do następnego, na razie, trzymajcie się i cześć. A nie, to Mitek. No, to Mietek się pożegna. Nara. No, bajo.